Bardzo chciałbyś pracować w rozwojowej branży owianej legendarnymi zarobkami 10-15 tysięcy, ale pisanie kodu nie do końca jest tym, co chciałbyś robić? Nic straconego. Dobra, brzmiało to jak reklama jakiegoś tandetnego bootcampu, ale teraz już całkowicie na serio. Branża IT to nie tylko programowanie. Jest bardzo wiele zawodów, które również biorą udział w procesie właśnie tworzenia aplikacji, więc jeśli nie do końca jesteście zainteresowani programowaniem, ale chcielibyście właśnie pracować w tej branży ze względu na to, że jest to branża, która pcha naszą przyszłość do przodu, rozwija te technologie, to nic straconego, bo jest bardzo wiele zawodów, które mogą Was właśnie zainteresować. Dlatego dziś chciałbym Wam troszkę te zawody przybliżyć. Pozwólcie jednak, że nie będę gnił w domu i wrócimy do tego tematu w plenerowym vlogu. Pierwszym zawodem, który miałem na myśli, jest tak zwany analityk biznesowy. Często też jest określane to jako analityk biznesowo-systemowy lub jako analityk IT, w zależności od kreatywności zespołu HR-owego. Jak sama nazwa wskazuje, analityk biznesowy musi przeanalizować po prostu biznes klienta, czyli wejść w jego buty po to, żeby wiedzieć, jakie klient ma problemy i jakiego właściwie rozwiązania potrzebuje. Taka analiza może się odbywać na rozmaite sposoby. Najczęściej jest to forma warsztatów lub jakieś dłuższe spotkanie z klientem, gdzie takie wymagania zbieracie, zadajecie multum pytań klientowi odnośnie jego biznesu. Przede wszystkim musicie się dowiedzieć, po co klient chce daną część aplikacji i oprogramowania, pytając, jak to właściwie powinno działać, dlaczego powinno to tak działać, jaki cel biznesowy przede wszystkim klient za pomocą tego oprogramowania chce osiągnąć. Te pytania są o tyle ważne, że często klient nie ma świadomości technologicznej i można mu wiele innych rozwiązań zaproponować niż to, które jemu wydaje się, że będzie najkorzystniejsze dla niego. Tak jak wspominałem, analiza ma polegać na zbieraniu potrzeb i wymagań klienta, jednakże nie ma to być takie zbieranie bezrefleksyjne, że siadamy sobie, a klient zaczyna robić koncert życzeń, a my mówimy, że wszystko git, wszystko zrealizujemy. Bardziej polega to na takim znalezieniu wspólnego języka odnośnie tego, co tak naprawdę jest potrzebne, a co ważniejsze, jaki cel jest do osiągnięcia. I to jest kluczowe pytanie, które musimy klientowi zadać, kiedy on rzuca sobie jakieś wymaganie, że ma być na przykład taki i taki przycisk i on po kliknięciu ma robić to i to. To pierwsze pytanie, jakie musimy zadać, to jest, jaki cel biznesowy jest osiągany za pomocą tego dodanego przycisku. Zadanie tego pytania często bardzo drastycznie zmienia obraz całej sytuacji i możemy zaproponować klientowi zupełnie inne rozwiązanie, które w o wiele lepszy sposób osiągnie ten właśnie cel. Po zakończonej analizie musicie utworzyć zadania dla programistów, czyli w taki opisowy sposób przekazać to, co właściwie powinno zostać zrobione. Najczęściej robi się to w formie user stories, czyli takich historyjek użytkownika, w których opisujemy, że ja jako użytkownik tej właśnie strony czy aplikacji chciałbym to, to i to, dzięki czemu będę mógł osiągnąć to, to i to. Na tym to mniej więcej polega, czyli najpierw analizujecie biznes klienta, sprawdzacie, jakie ma wymagania, czy przyniosą one określony cel dla klienta, następnie tworzycie pewnego rodzaju dokumentację, przekazujecie te zadania programistom. Oczywiście nie polega to też na tym, że najpierw pogadamy z klientem, mamy wszystko, wrócimy do programistów i oni sobie tam robią. To bardzo często jest dalej żyjąca komunikacja, dalej pracujemy z klientem, dalej gadamy z programistami pod względem tego, jak przebiegają prace i czy da się w ogóle zrobić to, co wymyśliliśmy. Pewnie ktoś się zastanawia, co tak naprawdę ten analityk biznesowy, biznesowo-systemowy powinien właściwie umieć. Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, to najczęściej wymienia się tutaj znajomość UML-a, czyli takiego języka służącego do tworzenia pewnego rodzaju diagramów, które symbolizują jakieś tam przepływy w naszej aplikacji. I z kompetencji twardych było to chyba by na tyle, tak naprawdę. Ewentualnie można dorzucić znajomość Jiry, czyli takiego oprogramowania służącego do zarządzania projektami. Moim zdaniem jednak dużą rolę, a właściwie większą nawet, odgrywają tutaj kompetencje miękkie, czyli takie jak dociekliwość, czyli multum zadawania pytań i wiercenia tej dziury w całym problemie. Oprócz tego taka empatia względem klienta, czyli słuchanie o jego potrzebach, wymaganiach i tak dalej. No i cecha, którą właściwie trudno mi nazwać, ale mam tutaj na myśli taki szerszy punkt widzenia, czyli jeśli klient mówi, że po kliknięciu tego przycisku ma się stać to i to i to, to wy zadajecie dalej pytania, oprócz tego na co to wpłynie, jaki powinien być gdzieś przepływ tego, jaki to będzie miało efekt, czy coś się nie zepsuje w innej części aplikacji, czy coś powinno się pokazać w innej części aplikacji, czyli szukanie różnych możliwych przypadków użycia pod względem tego, jak zachowa się użytkownik takiej aplikacji.
aplikacji. Kolejnym zawodem jest tak zwany product owner, czyli jak sama nazwa wskazuje, właściciel produktu. Ale nazwa chyba raczej nic nam specjalnego nie mówi, dlatego zobrazujmy to najlepiej na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś sklep. Powiedzmy, że ten sklep działa zarówno offline, jak i jako e-commerce. No i ten sklep jest raczej mały, ale chciałby się bardzo rozbudować, dodać multum funkcjonalności do swojego sklepu internetowego, pełno jakichś bajerów, w ogóle cały interfejs zmienić i tak dalej. I kto miałby się tym tak naprawdę zająć? Kto miałby być tym frontmanem tego całego rozbudowania tej aplikacji, czy stworzenia nawet całej nowej? No bo co, wyślemy ludzi od marketingu? No tak średnio. Wyślemy ludzi od produktów? No też tak nie bardzo. No i gdyby znalazł się ktoś, kto będzie takim frontmanem i będzie odpowiedzialny za całą wizję tego projektu. I tym właśnie sposobem dochodzimy do tej roli product ownera, czyli osoby, która powinna być pewnego rodzaju łącznikiem między tym światem biznesu, a między światem technologii. Musi to być osoba, która przede wszystkim zna biznes, rozumie ten biznes, wie jakie ma potrzeby ten biznes, żeby mógł spełniać swoje założenia i następnie jest w stanie to przekazać do tej sekcji technicznej, która najczęściej jest zewnętrzną firmą. Kolejną profesją jest tester oprogramowania i tutaj uwaga, będzie wielkie zaskoczenie. Tester testuje oprogramowanie. Czyli jest to osoba, której zadaniem jest przetestować to, co zostało stworzone, zadbać o jakość tego oprogramowania. Oczywiście on testuje mając na uwadze pewien scenariusz testowy, czyli czy aplikacja spełnia te założenia, do których została stworzona. I jest to jedyny zawód tutaj na tej liście, do którego program jest w pewien sposób potrzebne. Potrzebne jest głównie dlatego, że tester wykonuje również testy automatyczne, czyli programuje pewnego rodzaju skrypt, którego zadaniem jest wykonanie właśnie jakichś czynności, które zostały zrobione w danej funkcjonalności. Oprócz tego są testy też manualne, czyli takie bardziej przeklikanie danej aplikacji. Pomimo tego, że wcześniej dzieliło się testerów na tych manualnych i na tych automatycznych, to teraz te dwie role raczej się połączyły i samych testerów manualnych raczej nikt nie poszukuje, no bo są to kompetencje dość łatwe do osiągnięcia, raczej każdy umie przeklikać aplikację w sposób, jaki została gdzieś tam opisana, więc tutaj żadnej filozofii nie ma, więc nie jest to jakaś pożądana umiejętność, więc jeśli chcecie zostać testerami, to najpewniej musicie się liczyć z tym, że tą jakąś część wiedzy programistycznej musicie posiąść w celu właśnie tworzenia tych testów automatycznych. Jeśli czujecie w sobie naturę ogarniacza, zawsze byliście gdzieś tam jakimiś liderami, lubiliście mieć pieczę nad wszystkim, to możecie pomyśleć o zostaniu project managerem. Project manager jest to osoba, która przede wszystkim odpowiedzialna jest za zarządzanie zarówno czasem, jak i budżetem. Jest to osoba, która musi w jak najbardziej efektywny sposób zarządzać zespołem, czyli odpowiednio lokować te zasoby ludzkie, czyli programistów do odpowiednich projektów, musi sprawdzać, czy jest efektywność w tych projektach, musi decydować o tym, czy zatrudniamy kogoś, bo zatrudnienie to jest zawsze kolejny koszt i musimy przede wszystkim wiedzieć, czy na pewno tego potrzebujemy, czy jakieś wskaźniki wskazują na to, że będziemy mieli zapotrzebowanie na czyjąś pracę, na czyjeś godziny pracy, więc to jest przede wszystkim obszar, w którym porusza się project manager, czyli zarządzanie tym budżetem projektów, zarządzaniem zasobami ludzkimi przede wszystkim w kontekście lokowania programistów w dane projekty. Project manager nierzadko bierze również udział w prezentacjach i spotkaniach sprzedażowych razem z new business developerami. Oprócz tego project manager jest również osobą, która jako pierwsza dostaje zjebę od klienta, jeśli coś się wywali, coś się zepsuje, coś będzie nie tak. W ogóle bardzo duża część jakiejś aplikacji się wysypie i ogólnie będzie burdel, więc to jest osoba, która jako pierwsza zasłania zespół w stosunku do klienta, rozmawia z tym klientem, nierzadko musi mu coś uświadomić, do czegoś go przekonać, więc project manager jest to osoba, która przede wszystkim musi mieć wymasterowane umiejętności miękkie, takie jak umiejętność negocjacji, umiejętność łagodzenia sporów, umiejętność poszukiwania jakichś kompromisowych rozwiązań. Ostatnim zawodem jest na liście, jest zawód, do którego mi osobiście jest najbliżej, czyli UI UX designer, zwany też product designerem. Nierzadko poszukuje się również samych UX designerów albo samych UI designerów, ale po kolei o co z tym chodzi.
treści. UI UX jest to połączenie dwóch tak naprawdę uzupełniających się ról. UI, czyli User Interface Design, i UX, czyli User Experience Design. User Interface Design polega na tworzeniu tej warstwy wizualnej, prezentacyjnej dla użytkownika. Jest to osoba, która jest odpowiedzialna za to, jakie kolory są, jaka jest typografia, jakie są animacje i tak dalej. Drugą częścią jest UX, czyli to User Experience, czyli te doświadczenie użytkownika. Jest to osoba, która na podstawie bardzo głębokich, przeprowadzonych badań z użytkownikami, całego procesu badawczego, zadaniem tej osoby jest wyciągnięcie potrzeb użytkownika, często potrzeb, które są nieświadome, których użytkownik pierwotnie nie deklaruje. Najczęściej bada się to właśnie za pomocą obserwacji. Mając już przebadanego użytkownika pod względem tego, jak on by się potencjalnie zachowywał w naszej aplikacji lub jak się teraz zachowuje, gdy chcemy ją rozbudować albo zmienić, to wtedy możemy przejść do tworzenia tej warstwy wizualnej, czyli zaprojektować tą naszą aplikację od strony właśnie wizualnej, tego interfejsu użytkownika, jak to powinno wyglądać, jakie animacje powinny tam być, jak powinny się łączyć różne ekrany. To są właśnie zadania, za które odpowiedzialny jest ten UI UX designer, zwany też często product designerem. Oczywiście wszystkie te zawody zostały omówione tak pokrótce, ale chciałbym, żebyście byli świadomi, że IT to nie tylko programowanie i że można mieć również fajny zawód nie programując i dalej rozwijać się w tej właśnie części technologicznej, tej, która pcha, myślę, tą naszą przyszłość do przodu. Więc zachęcam Was, żeby trochę bardziej sprawdzić gdzieś w internecie, z czym to się je, jeśli któryś z tych zawodów Was zainteresował. Ja standardowo zachęcam do subskrypcji, do jakiegoś lajka w górę, łapki w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!